diabeł, wstawaj! Mamo, jeszcze minuta! Czy ty widzisz, która jest godzina? Grałem całą noc, jestem zmęczony! Złaź na dół, bez dyskusji! No dobra! O, jesteś! Patrz, jaki pyszny ci zrobiłam! Pysznica? Fuj! No wiesz co? Okej, nie chcesz jeść, to pakuj się i tata cię zawiezie. Tata? Ja? Tak, ty. No okej. Dobrze, już się pakuję. Widzimy się po szkole. Młody, chodź, jedziemy. No już, żegnam się z komputerem. Ty, ale dzisiaj będzie fajnie. No, tylko nie rób nic głupiego w szkole. Tato, przecież mnie znasz. O-o, jest problem. Co jest? Zapomniałem plecaka do szkoły. Co? Nawet nie żartuj. Podrzucisz mi go na lekcję? A mam jakieś inne wyjście? No nie. Siema chłopaki. Hejka. No siemanko. Tak, ja lubię poniedziałki. Co tam u was? A dobrze, a gdzie ty masz plecak? A zapomniałem, ale tata mi go przywiezie. A wiesz, że dzisiaj na pierwszej lekcji jest obowiązkowy podręcznik? Co? Nawet nie żartujcie. No serio. Ale mam przerąbane. Uczniowie, zapraszam do klasy. Proszę pana, proszę pana. Dobra. Nie mam podręcznika. Pawełku, doceniam twoją odwagę. Super, że się przyznałeś. Będę mógł ci wpisać od razu jedynkę. Tylko nie to. Tata mi przywiezie plecak. Powinien tu zaraz być. No nie wiem. Już do niego piszę SMS-a. W takim razie daję ci 5 minut. Odpisał! Odpisał! Jest! I jaka jest odpowiedź? Że pojechał na myjnię umyć samochód i będzie za godzinę! Okej, wszystko już wiemy. Wpisuję ci jedynkę. Nie! Ej, słuchajcie! Są ponoć wyniki sprawdzianów z przyrki! O, ty gadasz! Poprawiłam wasze sprawdziany! Nie, to będzie kolejna jedynka do mojej kolekcji! Chcecie znać wyniki? Tak! Nie wiem jak wy, ale ja się boję. No to tak, łysy, niestety, dostajesz dwójkę. Hoho, super! Z czego ty się cieszysz? Przecież dwójka to niska ocena! Proszę panią, ja od dawna nie dostałem tak wysokiej oceny. Stawiam wszystkim piwko. Słucham? Znaczy się, no, soczek, taki żarcik. Paweł, trójka. Co? Jest! I udało się! Gratuluję. Będę świętować z rodzicami. Kupujemy dzisiaj pikolo! Oj, Jasiek, świetnie ci poszło. Ha, wiedziałem! Dostajesz czwórkę. Co? Jak to? Przecież to wysoka ocena. Można to poprawić? Można to poprawić? Chcesz poprawiać czwórkę? Przecież mnie rodzice z domu wyrzucą! A wiecie, że ucząc się samodzielnie w domu, możecie nauczyć się więcej niż na lekcji. A mógłbyś mówić troszkę wolniej? Ja nic nie zrozumiem, a ty? No ja też. No, a wczoraj na przykład przeczytałem cały atlas o życiu mrówek. Słyszeliście, że mrówki są najdłużej żyjącymi owadami na Ziemi? Co? Dobra, chodź, idziemy. Jest taki jeden gatunek, co może żyć nawet 30 lat. Rozumiecie? 30! Wy mnie w ogóle słuchacie? Halo? Będziecie chcieli, żebym wam coś pomógł na sprawdzianie. Jak już oceny znacie, to mogę prowadzić lekcję. Tak, słucham. Dzień dobry. Czym mogę pomóc? Ja jestem tatą Pawełka i przyszedłem porozmawiać z synem. Oczywiście, Paweł. Ale się cieszę z tej trójki. O, tata. Młody, przyniosłem ci plecak. O, super, dziękuję ci. No, a teraz na poważnie. Dlaczego wydałeś 2000 z mojej karty? Te dzieci. No, bo Krzysiek ma urodziny, no i mu kupiłem nowe słuchawki. Proszę zobaczyć, jaki prezent dostałem. O, chyba sobie żartujecie. Wiesz co? Ale dziwne, że ci się pokazało tylko 2000. Może jeszcze nie zaksięgowali? Nie, nie, nawet mnie nie denerwuj. Bo przecież wczoraj miał urodziny Tomek z Kasią, nie? No i wydałem 40 tysięcy. O, sprawdzę. 40? Proszę pana, wszystko w porządku? Spokojnie, tata tak zawsze reaguje. Zaraz się obudzi i nic nie będzie pamiętał. Paweł, czy ty zmieniłeś znowu koszulkę? No. Po co? A wiesz, mam przy sobie dużo koszulek, bo nie lubię za długo chodzić w jednej. Ale ty jesteś dziwny. Nie,
Nie, to jest bardzo słodkie. A, dziewczynom się to podoba, jak chłopczyk zmienia koszulki. Też muszę chyba zmienić koszulkę. Jasiek, ale to nic nie zmieni. I co, widzisz? Daj buziaka. Ej, bez buziaków. Dopiero się poznaliśmy. No dobra. A powiedz mi, dlaczego ty nie masz butów? Ja bez butów? O kurczaki! Tak rano się spieszyłem do szkoły, że zapomniałem! Kto tam z tyłu rozmawia? Nie widzę. Zaraz się tam przejdę. Zanim ona dojdzie, to my zdążymy się przesiąść. Zaraz was dorwę i wpiszę jedynki. Ty idzie, zmieniamy miejsce. A. Patrz na to. To ty, Macieju, dostajesz jedynkę. To? Ja? Za co? Przecież to nie ja przeszkadzałem. Mów głośniej, bo nie słyszę. Nie ja przeszkadzałem. Dobrze, że się przyznałeś. Dostaniesz w takim razie tylko minusa. Ale proszę panią. Maćku, zmieniam zdanie. Daję ci jedynkę. To nie ja. Nareszcie przerwa. Co robimy? Ja idę do sklepiku. O, pójdę z tobą. No, spoko. Ja mam ochotę na te nowe chrupki, co są w sklepiku szkolnym. No, są ponoć mega pyszne. Dzień dobry panu. Witajcie, co dla was? A, poprosimy te nowe chrupki. Tak, tak, dwa razy. Halo, tu kolejka jest. Właśnie, wypadł. Co? Zauważyliśmy kolejki? Ona jest taka długa? Co jest? Ona wychodzi poza szkołę. O, i nawet za miasto. Będziemy czekać do jutra. Nareszcie, jesteśmy pierwsi. O, to znowu wy. Co dla was? To tak, poprosimy... Nie! Jesteście na dzisiaj. Paweł, co ty robisz? Słucham, nie mogę teraz. Pytam się, co ty robisz? Gram, biję właśnie bossa. Ale jest lekcja. Nie mogę tego zapauzować. Muszę pokonać bossa. O nie, miarka się przebrała. Sama pani mówiła, że... Trzeba przynieść ulubioną rzecz na lekcję, więc przyniosłam komputer. Mam dość. Wzywam twoich rodziców. O nie, tylko nie to. No to wyłącz to. Może pani zapomnieć, on tego nie wyłączy. Czy z panią przegrałem i muszę zaczynać od nowa. To? Paweł! Jasiu, czemu przyjechałeś znowu czołgiem do szkoły? No, tata mi zostawił kluczyki w domu, to przyjechałem. Serio? Dobrze, że nie wjechał nim do szkoły jak ostatnio. Tylko ty stoisz na moim miejscu. Gorzej się nie dało. No, ale to Paweł pokazywał mi, jak mam jechać. Ty bambiku, ja ci machałem, żebyś się zatrzymał. A to było pani miejsce? To przepraszam. Przeparkujemy czołg na przerwie. No dobra. To gdzie przestawiliście mój samochód? Co? To tam był samochód? No, ja mówiłem, żebyś się zatrzymał. Ups! W tej chwili do dyrektora! Zapraszam! Dzień dobry, panie dyrektorze! Przyjechałam tak szybko, jak mogła! Pani Aniu, pani syn w dniu dzisiejszym złamał dosłownie wszystkie regulaminy naszej szkoły. To mój Paweł? Dziecko! A gdzie ty masz buty? No, zapomniałem z domu. Zastanawiamy się, czy nie usunąć pani syna z listy uczniów. Tak, proszę. Panie dyrektorze, na stołówce są zamieszki. Trzecia A z trzecią B będą się bić. Zaraz się tym zajmę. Powiedz, żeby poczekali. Dobrze, panie dyrektorze. A zatem, Pawełku, co masz na swoją obronę, abyśmy cię zostawili w naszej szkole? Kochanie, dasz radę. Wierzę w ciebie. Wszystko przez to, że się nie wyspałem. Bo grałem całą noc. Słucham? Paweł!